tam. Miałem nagrać normalne wideo, ale jeszcze nie wyglądam zbyt dobrze po operacji, więc dostaniecie krótkie audio ode mnie. I bez lektorskiego głosu, bo sprawa jest nagła i poważna. Chcę, żeby to był krótki, zwięzły i konkretny materiał informacyjny, bo mam wrażenie, że na te bardziej obszerne jeszcze przyjdzie pora. Otóż od jakiegoś czasu internet żyje aferą ze Stu, którą w sumie to przywołał do życia Wardęga. Chodzi o to, że Stu miał utrzymywać intymne relacje z osobami nieletnimi poniżej 18 roku życia, a nawet poniżej 15. Normalnie bym się w to nie mieszał, ale zaczęło mnie wkurwiać nabijanie sobie wyświetleń na tym poprzez topowych influencerów i frajerskie zachowania typu a ja coś wiem, ale nie powiem, prawda, kiedyś wyjdzie na jaw i tak dalej. Więc poświęciłem trochę czasu na to i posiadam dowody, że Stu kilka lat temu utrzymywał intymne relacje z osobami, które wtedy miały 15 i 16 lat. Te dowody to bezpośredni kontakt z tymi dziewczynami, które dzisiaj już są dorosłe. Screeny ich rozmów z tamtego okresu, gdzie Stu wysyłał swoje półnagie zdjęcia i prosił o to samo. O ile w świetle prawa seks z osobą powyżej 15 roku życia to nie przestępstwo, to pornografia z udziałem nieletnich już tak. A właśnie o takie fotki prosił te dziewczyny wtedy Stu. Próbuję dotrzeć do osób poniżej 15 roku życia, z którymi Stu utrzymywał jakieś kontakty fizyczne, ale na ten moment jeszcze mi się to nie udało. Może mam za małe zasięgi albo za słabe kontakty, to nieistotne. Zapytacie pewnie, dlaczego nie wstawię tych rozmów i nie wskażę tych dziewczyn, z którymi mam kontakt. Gdyby to ode mnie zależało, to bym to zrobił, ale one nie wyrażają na to zgody. Z jednej strony to słabe zachowanie, bo mogłyby się znacząco przyczynić do rozwiązania sprawy, ale z drugiej rozumiem je. Znając dzisiejszy internet, to fani Stu albo po prostu zjebani ludzie czy inni trolle napiętnowaliby te dziewczyny. Teksty typu: sama chciałaś, dziwko, gdzie byli rodzice, mogłaś iść na policję, szukasz atencji. Byłyby na porządku dziennym. Ja na swoim Instagramie, dociekając prawdy, sam dostaję wiadomości typu: zostaw Stu, to nie twoja sprawa, odczep się, nie mieszaj się, to ich wina, a nie jego, lub dużo mniej przyjazne i dyplomatyczne DM-y. No właśnie, jeszcze kwestia rodziców. Gdyby te dziewczyny się ujawniły, to zapewne życzliwi internauci dotarliby też do ich rodzin, a to mogłoby zwiastować kolejne nieprzyjemne sytuacje dla ofiar. Niemniej jednak jestem z nimi w kontakcie i próbuję znaleźć jakieś optymalne wyjście z tej sytuacji. Więc szybkie podsumowanie. Nie ma twardych dowodów, a przynajmniej ja ich nie posiadam, aby Stu był pedo... czyli miał seksualnie nacechowane relacje z osobami poniżej 15 roku życia. Natomiast mam twarde dowody, że utrzymywał takie relacje z dziewczynami w wieku 15 i 16 lat, i będę starał się je upublicznić, jeżeli one na to pozwolą. Ale chciałbym was uczulić na coś innego. Jeżeli zarzuty co do Stu się potwierdzą, to oczywiście będziemy jechać z nim do spodu, ale tak samo trzeba będzie jechać wtedy z każdym influencerem, który dziś mówi zagadkami o tym, półsłówkami, sugeruje, że coś wie, ale nie powie. Zwłaszcza Wardęga, który jako szeryf i moralizator internetu potrafił kopać w przeszłości i życiu prywatnym ludzi, nagrywać na nich po kilka filmów, ale gdy jego kolega był podejrzewany o takie obrzydliwe rzeczy, to leśny druid nie zrobił nic w tej sprawie. Ja nie jestem żadnym sławnym influencerem, a zajęło mi kilka godzin, żeby wejść w posiadanie materiałów, żeby porozmawiać z tymi dziewczynami, które były wykorzystane przez Stu. Więc gdyby Wardęga chociaż trochę chciał dowieść prawdy, to ze swoimi kontaktami, zasięgami, dawno by to zrobił. No chyba, że on doskonale wie, jaka jest prawda, tylko nic nie mówi, bo takie pogłoski też słyszałem. Będzie to jawne krycie zboczeńca i tuszowanie przestępstwa. I każdy influencer, który znał jakieś przesłanki w tej sprawie, a jest ich sporo, i przez tyle lat nie zrobił nic, by poznać prawdę lub ją upublicznić, ma krew na rękach tych skrzywdzonych nieletnich dziewczyn. I nie kupujcie tych gadek, że ktoś czegoś nie powiedział, bo miał podpisane NDA. Czyli klauzulę poufności. Klauzula poufności nie zwalnia nikogo z obowiązku zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa. Po prostu zgniły świat influ, w którym jeden kryje drugiego, bo każdy ma na każdego jakieś brudy, działa w ten sposób. Ale mam nadzieję, że ludzie w tej sprawie otworzą oczy i pociągną do odpowiedzialności nie tylko Stu, ale też tych, którzy milczeli przez tyle lat.
Wyłączyłem zarabianie na tym filmie, nie musisz dawać suba ani dzwonka, ale udostępnij ten materiał dalej, tak aby dotarł do jak największej liczby osób i do samych zainteresowanych i podejrzanych. I pamiętajcie, żeby nie wydawać jeszcze na nikogo wyroku. Buziaczki.